wypalił nam w końcu, dopiliśmy z tego wszystkie konkurencje, jak widać frekwencję dopisuje. Ilu zawodników? Zawodników w kulturystyce prawie 20 osób mamy w tym roku, w trybuj siłowy mamy 12 osób. Wsady do kosza nam niestety nie wypaliły, gdyż się zgłosił tylko mistrz świata, Europy. Nie miał konkurencji. I jeden człowiek od nas, więc odpuściliśmy po prostu dwie osoby. Ogólnie rzecz biorąc, na seminariach też jest duża frekwencja. Jaki cel wam przyświecał właśnie? Popularyzacja sztuk walki, kulturystyki, sportów sylwetkowych, dietetyki, merytorycznie było i coś familijnie, żeby zrobić. I też macie całe stoisko motoryzacyjne z tego. Tak, stoisko motoryzacyjne, jak widać było, fajne auta się wystawiły. Na scenie widziałem, że zawodnicy aż mdleli, to jest aż taki wysiłek. W zależności jak mocno się odwodnią, tak? Każdy różnie reaguje. Wiadomo, że mężczyźni zawsze muszą troszeczkę mocniej się odwodnić, żeby jednak ta sylwetka była mocniej wycięta. My kobiety zawsze odwadniamy się troszeczkę mniej, bo nie wymaga tego ta kategoria bikini fitness, ale też jest różnie. Też są kobiety, które troszeczkę w tym świetle reflektorów dochodzi dodatkowo stres, też zaczynają się czuć słabo. Pani Iza skończyła 34 lata. 34 lata wczoraj. Gratulujemy. Zapisała Pani, że jest spełnioną kobietą. Tak, jestem spełnioną kobietą. Dlaczego? Ponieważ mam męża, mam już dziecko i teraz mogę całkowicie poświęcić się swojej pasji, jakim jest właśnie bikini. Proszę właśnie powiedzieć, to jest tutaj się 2 lata dopiero, tak? I już od razu się startuje, tak, dopiero, znaczy teraz będzie drugi jakby sezon, taki drugi rok, w którym będę startowała, ale trenuję już od 4 lat. Środowisko kulturystyczne z Radomia jest duże, małe, jak na razie mówi? Jest małe, ale powoli się rozrasta. Wśród kobiet też? Tak, coraz większa jest świadomość, że coraz więcej kobiet chodzi na siłownię, zaczyna obserwować inne kobiety, dużo też dziewczyn do mnie piszą, pytają się jak to zrobić, żeby zacząć na Pani już jest trenerem personalnym, tak? Jeszcze nie, ale za chwilę będę. A co trenerem po prostu, tak? Tak, trenerem.